koniec chciałam zapytać, jak pani dzisiaj, nie wiem czy bez emocji, ale patrzy na sytuację z odejściem pani z telewizji. Wiem, że stało się dobrze, choć pewnie trochę za późno. Z drugiej strony podobno nigdy nie jest za późno, żeby zrobić krok w dobrą stronę. Już myślę o tym na spokojnie i otwieram się na nowe. Mam dla kogo żyć, mam ogromną motywację, mam wielką siłę w postaci mojego syna i takie przekonanie, że nie pozwolę zabrać mu poczucia bezpieczeństwa. A nie rośnie w pani złość na tę sytuację, w jakiej to się wszystko stało, na sposób, w jaki to się stało? Na sposób tak, jest we mnie niezgoda rzeczywiście na nieprawdę, na pewnego rodzaju zawoalowanie, jakieś zakulisowe gry. To nie jest moja grupa krwi, to nie jest mój sposób na załatwianie spraw. Zawsze uważam, że lepiej spotkać się z drugą osobą i powiedzieć wprost, w czym rzecz, i zagrać w otwarte karty. To jest uczciwe i to jest w porządku. Ale to są wybory innych ludzi, a nie moje. Ja idę swoją drogą i już. To ja muszę zapytać o tą drogę. Czy już wiadomo, w którym kierunku? Na razie na południe, do Izraela, potem zobaczymy.